Cześć. Witamy Was bardzo serdecznie na webinarze, podczas którego będziemy mówili o Dockerze, a dokładniej Docker Tips and Tricks, czyli będziemy mówili o wskazówkach, które mamy nadzieję pomogą Wam w codziennej pracy z Dockerem. Natomiast na początku mamy do Was prośbę, proszę napiszcie nam w komentarzach, czy nas widać, czy nas słychać, żebyśmy wiedzieli, że wszystko gra i że wszystko od strony technicznej jest OK. Słuchajcie, kilka informacji organizacyjnych. Ja jestem Andrzej Kiesz, jestem jednym z założycieli InfoShare Academy, natomiast webinar poprowadzi Łukasz Lach, jedyny Docker Captain w Polsce. Łukasz zaraz powie więcej o sobie, na temat tego, czym się zajmuje, co robi, jakie ma doświadczenie. Słuchajcie, oprócz tego, że przedstawimy Wam Docker Tips and Tricks, odpowiemy również na Wasze pytania, te, które zadaliście podczas rejestracji na Evenea, ale także na te, które mamy nadzieję napiszecie nam w komentarzach. Także jeżeli macie jakieś pytania w trakcie, to proszę piszcie w komentarzach i postaramy się odpowiedzieć na nie w trakcie webinaru, w środku oraz także na koniec. Słuchajcie, wszystkie materiały, które się pojawią podczas tego webinaru, będą do Was wysłane, także słuchajcie, dostaliśmy informację, że widać i słychać, także wszystko w porządku, dzięki bardzo za informację. Słuchajcie, wszystkie materiały będą do Was wysłane na sam koniec, na te adresy mailowe, które podaliście nam podczas rejestracji na Evenea, także jeżeli ktoś jeszcze nie zarejestrował się, a chciałby dostać materiały, to po prostu zarejestrujcie się, w komentarzach napiszemy Wam zaraz link do rejestracji i tam będziecie mogli zostawić swoje namiary. Jeżeli chodzi o zapis wideo tego webinaru, to on będzie również dostępny i będzie dostępny zarówno na naszym profilu, na naszym fanpage'u na Facebooku, jak również na YouTubie, także dostaniecie do tego namiary również w paczce materiałów po webinarze. Jeżeli ktoś będzie widział i będzie miał rozmazany obraz, to pamiętajcie, że zawsze możecie zmienić sobie ustawienia obrazu. Po prostu trzeba zmienić z ustawień automatycznych na 720p i wtedy wymuszacie w Facebooku najwyższą jakość transmisji. Także to są chyba najważniejsze informacje na tu i teraz. Oddaję głos Łukaszowi. Łukasz, zaczynaj, zapraszam. Dobra, zaczynam tą prezentację w tej. Tak jest. Także dzień dobry wszystkim. Witam serdecznie po raz drugi. To jest mój drugi webinar z InfoShare Academy. Drugi w temacie Dockera. Dzisiaj trochę luźniej będzie. Dzisiaj nie mamy sztywnej agendy. Dzisiaj każda rzecz, każda wskazówka, o której będę Wam mówił, jest tak jakby osobno, niezależnie od siebie będzie prezentowana. Są to rzeczy, które zebraliśmy z konferencji z innymi Docker kapitanami, które przyszły do nas z pytań również z community, czyli od Was również. To są w sumie chyba 3 lata już zbierania i wybierania tych tipsów and tricksów. Na każdej konferencji, na której pojawia się jakiś Docker Captain, jest taka sesja, to jest nasza tradycja i też staramy się wybierać właśnie te najlepsze perełki. W lewym górnym rogu znajdziecie linka, to się będzie pojawiało na każdym slajdzie. Ten link skieruje Was do strony na giście, na GitHubie, tam są wszystkie kody źródłowe i komendy, które będziemy uruchamiali, dostępne dla Was, nie musicie tego przepisywać ze slajdów. Wideo jest opóźnione, ja też nie do końca jestem świadomy, jak sobie radzicie, niektórzy z Was może dołączą w trakcie, także tym samym macie tutaj tego linka na górze, możecie tam wejść i tam też te wszystkie code snippety są dostępne. Jeśli o mnie chodzi, to nazywam się Łukasz Lach, na co dzień pracuję jako architekt oprogramowania w GoCD Projekt. Dodatkowo jestem Docker Kapitanem, tak jak już Andrzej wspomniał, i przy okazji prowadzę też zajęcia z Dockera i konteneryzacji na Uniwersytecie Warszawskim, ostatnio również z Kubernetesa. A dziś jestem z Wami, aby podzielić się swoją wiedzą i pokazać Wam kilka fajnych, praktycznych rzeczy, ale też będziemy odpowiadali sobie na kilka pytań. Część już dostałem, część już zredagowałem sobie, część przyjdzie do mnie w trakcie, także Andrzej będzie mi to na bieżąco podsyłał. No i dziękuję Wam bardzo, że jesteście tutaj ze mną i mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Webinar jest podzielony na dwie części. Mamy część build time, którą sobie teraz zaczniemy. Mamy później część runtime, także taki mamy podział. W połowie zrobimy sobie sesję z pytaniami.
Teraz skupimy się na etapie developmentu, na etapie, w którym budujecie swój obraz dockerowy, w którym przygotowujecie swojego dockerfile'a i to całe środowisko. Później przejdziemy do etapu, w którym już nasz obraz jest uruchomiony, staje się kontenerem i tam też różne wskazówki Wam będę przekazywał. Zacznijmy sobie w takim razie od pierwszej, którą tutaj mamy. Tak, wskazówka Code Everywhere. Wskazówka, którą również wykorzystuję na warsztacie, który mieliście okazję zobaczyć w linku na początku tego webinaru. Będzie również później wspomniany również warsztat. Microsoft Visual Studio Code, edytor programistyczny zbudowany w oparciu o technologie webowe. Dzięki temu tak naprawdę dość prosto dało radę go skonteneryzować. Taką jedną komendą Docker Run możecie uruchomić swoją lokalną instancję Microsoft Visual Studio Code właśnie. Na porcie 8080 wchodzimy sobie na nasz edytor i tam mamy wszystkie te pliki z naszego projektu dostępne. Dzięki temu, że przekazaliśmy parametr minus V, volume z naszym kodem i parametr minus U, który tutaj powoduje, że edytor przełącza się na użytkownika, z którego jest uruchamiana ta komenda. Jednym słowem, wszystkie pliki i modyfikacje, które będziecie wprowadzali w tym Visual Studio Code, będą się działy w imieniu waszego użytkownika, także te pliki przeedytowane będą zgodnie z tym, jakbyście to robili po prostu lokalnie u siebie na komputerze. Ciekawostka jest taka, że jako, że to właśnie zostało zbudowane w oparciu o technologie webowe, bez problemu możecie z tego korzystać nie tylko na PC-cie, ale również na Chromebooku, na tablecie, na laptopie oczywiście naturalnie. Natomiast chodzi o to, że środowisko jest nieważne. Liczy się to, żeby to była przeglądarka, która wspiera. Generalnie większość tabletów teraz ma nowe wersje przeglądarek, więc tutaj większego problemu nie będzie. I tym samym macie pełnoprawne środowisko deweloperskie na tym dowolnym środowisku. Fajną rzeczą jest też to, że to wszystko, co ciężkie, dzieje się po stronie serwera, po stronie Docker Engine'a, tam gdzie ten kontener jest uruchomiony, więc możecie sobie wyspawnować jakąś lekką maszynę w cloudzie i tym sposobem tam delegować te wszystkie ciężkie operacje typu budowanie obrazów dockerowych czy uruchamianie właśnie tych obrazów. No i tym samym wy jedynie korzystacie ze swojego laptopa, jedynie przeglądarki internetowej, macie terminal inline również i w ten sposób również można pracować. W praktyce wygląda to tak, wchodzimy sobie na localhost 8080, oczywiście tutaj zależy to wszystko od tego, jak to uruchomiliśmy, czy jest to lokalnie na naszym komputerze, czy jest to gdzieś tam na zdalnej maszynie. Tak, no i tutaj już wszystko zostało powiedziane, tutaj przykład tego, jak to wygląda. Jest to pełnoprawny edytor, możecie tutaj instalować wtyczki również z oficjalnego katalogu, nieoficjalne wtyczki z GitHuba również. Także pełnoprawny Visual Studio Code, taki jakbyście uruchomili sobie lokalnie na waszych laptopach bezpośrednio. Kolejna rzecz to rejestr dockerowy. Ogólnie uruchomienie lokalnie rejestru dockerowego, rejestru obrazów dockerowych sprowadza się do wywołania pojedynczej komendy docker run. Obraz nazywa się registry w wersji 2, czyli mamy registry 2.2. Pełną dokumentację tego oficjalnego rejestru znajdziecie sobie na docs.docker.com, natomiast tutaj parę rzeczy już wyłuskanych stamtąd. Ogólnie rzecz biorąc jest to pełnoprawny, wypełniony dość mocno funkcjonalnościami rejestr dockerowy. Mamy tam rzeczy, które pozwolą nam tak naprawdę lokalnie uruchomić sobie rejestr, który ma wszystkie te możliwości, które ma Docker Hub na przykład również. Mamy możliwość podpięcia jakichś middleware'ów do skanowania bezpieczeństwa obrazów, mamy możliwość wysyłania tych obrazów automatycznie na clouda, na Google Clouda, na AWS-a, na Azure'a. Na tym przykładzie uruchamiamy sobie rejestr, który jest skonfigurowany w ten sposób, że staje się dodatkowo mirrorem do Docker Hub'a. Działa to w ten sposób, że od tego momentu ustawiamy sobie w daemon JSON w ustawieniach Dockera ten nasz lokalny rejestr jako mirror, tak? Czyli ustawiamy registry mirrors na HTTP localhost 5000. I od tego momentu wszystkie obrazy dockerowe, które będziecie próbowali ściągnąć z Docker Hub'a, czyli z oficjalnego rejestru Dockera, będą najpierw przechodziły przez to proxy. Jeśli proxy będzie zawierało lokalną kopię obrazu, która okaże się jeszcze dodatkowo, że nie została zmodyfikowana po stronie Docker Hub'a, to Wam to zostanie zaserwowane z lokalnego dysku twardego. Oczywiście
Nie ma to większego sensu, jeśli mówimy o pojedynczym komputerze i pojedynczej instancji tylko i wyłącznie dla Was, ale już w momencie, kiedy pracujecie w zespole, kiedy macie jakiś team deweloperski, to postawienie takiego mirrora jest efektywne i wymierne o tyle, że wszyscy w tym momencie pracujemy na tym samym zestawie obrazów, nasz proces CICD również pracuje na tym samym zestawie obrazów i tym samym proksując to wszystko przez taki mirror, przyspieszamy sobie pracę, przyspieszamy sobie pipeline i joby w naszym procesie CICD. Tutaj dodatkowo przekazana jest jeszcze flaga, która mówi o tym, że delete enabled true, to z kolei powoduje, że wszystkie te rzeczy, które nie są już potrzebne w rejestrze, czyli starsze wersje obrazów, które zostały nadpisane przez nowe warstwy, bo zaktualizowało się to na Docker Hubie, będą automatycznie usuwane za Was, więc tutaj nie musicie się tym przejmować, nie musicie kompletnie nic robić. Tak, test build Docker Compose, to uruchamiamy przez Docker Compose app-d na przykład. No i od tego momentu na lokalhoście na porcie 5000 działa Wam już pełnoprawny rejestr obrazów. Jeśli ktoś z Was jest mocno zafokusowany na jakość swojej pracy, tutaj przed Wami dwa narzędzia, które pozwolą Wam zweryfikować, czy tak jest naprawdę. Pierwszym z nich, pierwszą komendą, którą tutaj widzicie, jest Hadoop. Tak się nazywa to pierwsze narzędzie. I ono działa na zasadzie statycznej analizy pliku źródłowego Waszego obrazu dockerowego, czyli jednym słowem pliku Dockerfile. Wszystkie instrukcje, które zawarte są w tym pliku, zostają przeanalizowane pod względem dobrych praktyk i optymalizacji. Natomiast jedną z unikalnych rzeczy Hadoopa, których nie mają inne tule tego typu, jest to, że on potrafi wejść do środka naszych instrukcji run i przeanalizować ich treść za pomocą narzędzia o nazwie Shellcheck. Jest to narzędzie, które służy do statycznej analizy i sprawdzenia jakości skryptów shellowych, czyli skryptów bashowych, czy skryptów SH tak po prostu. Drugim narzędziem, które mamy tutaj na przykładzie, jest Docl. I to już jest narzędzie, które faktycznie potrzebuje, jak widzicie, parametru minus V, do którego przekazujemy naszego Docker Soka, czyli udostępniamy naszego Docker Engine'a do kontenera. Ponieważ Docl potrzebuje engine'a do uruchomienia faktycznie naszego obrazu, który wskażemy po nazwie, także powstaje kontener. Docl wchodzi do środka, analizuje to, co jest w środku. Dodatkowo rozpakowuje obraz do pojedynczych plików, do każdej warstwy osobno i analizuje to wszystko wybiórczo, jedno po drugim. Także tutaj dostajemy dość kompleksową analizę tego, z czego składa się nasz obraz, czy wszystkie instrukcje, które wykorzystaliśmy, są wykorzystane poprawnie, czy być może, tak jak tutaj widzimy, dostajemy komunikat, że jakieś instrukcji nam brakuje. Także te dwa tule i te dwie komendy mogą Wam pomóc w utrzymaniu jakości Waszej pracy, w utrzymaniu optymalnych, niewielkich w rozmiarach obrazów Waszych aplikacji. No i tutaj, tak jak widzicie, Hadoop do statycznej analizy i Docl już do czegoś bardziej ambitnego. No i te dwie komendy zarówno oczywiście lokalnie będą działały tak samo i do CICD możecie je wrzucić w tej samej formie i też będą Wam analizowały Waszą pracę po komicie do repozytorium. Tak, teraz coś nietypowego. Dlaczego? Dlatego, że nietypowe jest wykorzystanie pliku Dockerfile na cel procesu CI, czyli Continuous Integration. Być może część z Was korzysta już w tej chwili z GitLaba, z Jenkinsa czy z CircleCI, czyli generalnie z dedykowanych platform dla CI/CD i każda z nich implementuje to na swój sposób. Każda z nich wymaga konfiguracji tego procesu zapisanego gdzieś tam w pliku w repozytorium, czy to GitLab CI YAML, czy na przykład Jenkins File. No i tutaj minusem jest to, że nie mamy prostego sposobu na uruchomienie tego procesu lokalnie. Tak? Musielibyśmy uruchomić kopię tak naprawdę Jenkinsa czy GitLaba lokalnie, zadbać też o to, aby ta lokalna konfiguracja była spójna z tym, co później będzie się działo gdzieś tam na tym docelowym środowisku po komicie i pushu do repozytorium. No więc być może na początek, a być może docelowo rozwiązaniem jest to, co widzicie tutaj na przykładzie, czyli zamknięcie naszego procesu CI w pliku Dockerfile. Dockerfile, który w tej chwili widzicie, jest przykładem na to, że możemy to zrobić w ten sposób dla projektu PHP-owego na przykład. Zobaczmy, co się tutaj dzieje po kolei.
Mamy tutaj multi-stage build, mamy kilka instrukcji w prom środku, jak widzicie. Zaczynamy from scratch, czyli zaczynamy od niczego. Jedyne co robimy, to dodajemy sobie nasz kod źródłowy, naszą aplikację do katalogu slash build wewnątrz tej warstwy obrazu. I to wszystko. Tutaj chcemy sobie po prostu przygotować miejsce, w którym będziemy przechowywali sobie kod źródłowy naszej aplikacji do wykorzystania w kolejnych miejscach. Zaraz potem zaczynamy quality assurance, tak? Także mamy tutaj statyczną analizę naszego kodu PHP-owego. Mamy linter, mamy analyzer i mamy copy detector. Natomiast co się tutaj dzieje? Zaczynamy sobie od dowolnie wybranego obrazu dockerowego, który akurat spełnia nasze wymagania. Jakiś obraz PHP QA w wersji PHP 7.2. Kopiujemy sobie z from base, czyli z tego etapu wyżej, katalog slash build do tej samej nazwy wewnątrz tej warstwy, czyli po prostu przenosimy sobie kod źródłowy naszej aplikacji do tego miejsca, w którym jesteśmy w tej chwili. Za pomocą instrukcji WorkVir zmieniamy katalog właśnie na ten i uruchamiamy te wszystkie tule, które są nam potrzebne. Nie ma tutaj kompletnie znaczenia to, co to jest za obraz, czy to jest obraz zbudowany na Alpine, na Debianie, na CentOSie, na czymkolwiek innym. Z waszej perspektywy ważne jest to, że ten obraz spełnia wasze wymagania i zawiera te wszystkie narzędzia, których w danym momencie potrzebujecie. Tak, my potrzebujemy statycznej analizy i te trzy rzeczy mamy. Dobra, załóżmy, że to wszystko się wykonało poprawnie, nasz kod jest przeanalizowany statycznie, możemy przejść dalej. Musimy zainstalować zależności, więc from Composer. Tak, Composer, czyli narzędzie do instalowania vendora, do instalowania zależności naszego kodu PHP-owego. Po raz kolejny kopiujemy sobie katalog slash build i zmieniamy na ten katalog, katalog roboczy. I uruchamiamy Composer Install, czyli komendę, która po prostu spowoduje, że powstanie nam katalog vendor i ściągną nam się wszystkie zależności naszej aplikacji. I pod warunkiem, że to wykonało się poprawnie i oczywiście również pod warunkiem, że statyczna analiza wyżej zakończyła się poprawnie, uruchamia nam się kolejny etap. PHP Unit, tak, czyli testy jednostkowe naszego kodu, naszej aplikacji. Kopiujemy po raz kolejny katalog slash build. Zauważcie, że tym razem nie kopiujemy go z base'a, tylko z base builda. Dlaczego? Dlatego, że base build posiada katalog vendor. Tak? Żeby uruchomić testy jednostkowe naszej aplikacji, musimy już mieć ściągnięte wszystkie zależności i tym samym base build jest tym miejscem, które zawiera już ten katalog i możemy stamtąd go sobie pobrać. Run PHP unit, uruchamiamy wszystkie testy jednostkowe i czekamy, aż zakończy się to sukcesem, mamy nadzieję, żeby zaraz potem przejść już do finalnego etapu, w którym opieramy się na oficjalnym obrazie, lekkim, optymalnym obrazie PHP 7.2 FPM Alpine. I jedyne co robimy, to kopiujemy sobie z base builda, tam gdzie jest również vendor, nasz katalog slash build do docelowego miejsca, czyli już do warbu www. Czyli tam, gdzie ma być i tam, gdzie spodziewa się go obraz Alpine. I tym samym zamknęliśmy sobie proces, być może dość prosty, ale jednak, CI, przepraszam, w pliku Dockerfile. No i plus jest taki, że teraz, żeby wykorzystać na przykład Jenkinsa czy GitLaba, musimy do konfiguracji wrzucić komendę docker build, tak? Czyli docker build tego właśnie pliku Dockerfile powinien być wykonany po komicie do repozytorium, ale również lokalnie. Jeśli chcemy uruchomić cały ten proces lokalnie, to nie ma żadnego problemu. To jest dokładnie ta sama komenda docker build, bez żadnych modyfikacji i ten proces powinien zakończyć się z tym samym efektem, co później w środowisku CICD. Powinniśmy również dbać o to, aby oczywiście obraz, który budujemy i uruchamiamy na produkcji później był zweryfikowany pod względem bezpieczeństwa. To też jest bardzo ważna rzecz. Dobrze jest mieć pewność, że zmiany, które wprowadziliśmy względem bazowego obrazu, na którym się oparliśmy, są bezpieczne, tak? Czyli rzeczy, które doinstalowaliśmy do obrazu, które nowe pakiety, które się pojawiły, czy zostały podbite do nowszej wersji, czy sprowadzone do niższej wersji, bo i tak czasem bywa, w efekcie nie wprowadziły jakichś dziur bezpieczeństwa. Tak? Oficjalne obrazy dockerowe, czyli Debian, Alpine i tak dalej, są weryfikowane przez nas, przez automatyczne tule, również przez dział bezpieczeństwa w dockerze ręcznie, więc jest parę etapów weryfikowania. Natomiast nasze zmiany, które wprowadzimy w Dockerfile'u, które wprowadzimy w tym oficjalnym obrazie, już mogą wprowadzić jakieś rzeczy, które być może nie są bezpieczne. Na tym przykładzie macie one-linera, można by stwierdzić, że nie do końca, ale mimo wszystko jest to jedna komenda.
Ten jeden one-liner, który widzicie, wykorzystuje właśnie komendę docker build z przekazanym inline plikiem Dockerfile. Opieramy się tutaj na dowolnym obrazie, tak, także from any Dockerfile, tutaj takie słowo kluczowe zostało użyte właśnie, żeby pokazać wam, że nie ma kompletnie znaczenia, co to będzie za obraz. Na tym przykładzie zakładamy, że jest to akurat Alpine, ponieważ w kodzie poniżej jest wykorzystany menadżer paczek APK, natomiast jeśli wasz obraz dockerowy po prostu jest oparty o inną dystrybucję, no to po prostu musicie tylko zmodyfikować tą komendę APK i wykorzystać to, co macie dostępne, czyli apt-get, apt-dnf, czy cokolwiek innego. Zaraz potem za pomocą instrukcji add ściągamy sobie z internetu po HTTPS-ie binarkę microscanera, bo ten tool właśnie będzie nam służył do analizy naszego obrazu dockerowego i umieszczamy go sobie w katalogu roboczym. Tutaj się na chwilę zatrzymajmy. Aqua Microscanner jest właśnie toolem, który sobie w tej chwili omawiamy. Jest to tool dostępny dla was bezpłatnie. Wystarczy, że zarejestrujecie się na stronie Aqua, dostaniecie na maila wasz własny prywatny access token do wykorzystania właśnie tutaj później, jak widzicie, przy faktycznym wywołaniu microscanera. No i tym samym już od tego momentu z jakimś tam limitem, nie pamiętam jakim, ale kilkaset na miesiąc możecie skanować wasze obrazy. Idąc dalej w tym pliku Dockerfile mamy następnie instrukcję run i za pomocą wspomnianego APK doinstalowujemy sobie certyfikaty Certificate Authority. Jest to potrzebne microscanerowi, bo komunikuje się po HTTPS-ie, więc musi mieć te certyfikaty zainstalowane, dostępne tak, żeby faktycznie wszystko działo się bezpiecznie. Finalnie pozostaje nam już tylko nałożyć flagę executable, change mod plus x robimy, no i wywołujemy microscanera z naszym access tokenem. Tak naprawdę tutaj skanowany jest sam system operacyjny, same zmiany na poziomie systemu, które wykonaliście w pliku Dockerfile. Nie jest skanowana wasza aplikacja, także faktycznie, czy to jest to kod PHP-owy, Pythonowy, Ruby, czy cokolwiek innego, to nie jest celem analizy microscanera. Firma Aqua posiada również drugie rozwiązanie, które może was zainteresować, jeśli chcielibyście skanować również waszą aplikację wewnątrz kontenera. Narzędzie nazywa się Trivi. Narzędzie jest już trochę cięższe, natomiast ono wspiera kilka różnych języków programowania, między innymi właśnie Pythona, PHP, Rabiego i kilka jeszcze innych. I tym samym, jeśli Trivi znajdzie kod źródłowy waszej aplikacji wewnątrz file systemu obrazu dockerowego, to zacznie analizować wszystkie zależności waszej aplikacji i wszystkie zależności waszych zależności aż do samego końca. Tym samym dostaniecie raport nie tylko z samej podstawy, czyli Alpina czy Debiana, ale również raport, który będzie uwzględniał bezpieczeństwo waszej aplikacji, waszych zależności i tego, co faktycznie jest w tym obrazie do uruchomienia później na produkcji. Tak, jesteśmy sobie dalej na etapie build time, tak, czyli dalej jeszcze żadnych kontenerów nie uruchamiamy. Na tym slajdzie z kolei znajdziecie kompleksowo zgrupowane wszystkie, absolutnie wszystkie możliwości pliku Docker Compose YAML-a, jakie są dostępne. To jest jeden plik Docker Compose'a w dwóch kolumnach, po prostu tylko dlatego, że nie mieści się to w jednej kolumnie. Natomiast faktycznie wszystkie rzeczy, które macie możliwość wykorzystania później w swoich plikach, są zawarte w tym przykładzie. Mamy więc rozszerzenia, mamy zmienne środowiskowe, wskaźniki i aliasy. Zacznijmy sobie od najprostszego, od rozszerzeń, tak, czyli extensions. Mechanizm rozszerzeń jest bardzo prosty, również bardzo prosto został zaimplementowany w kodzie Docker Compose'a. Jego implementacja sprowadza się do if klucz zaczyna się od x kreska continue. Tak, czyli jednym słowem, wszystkie klucze na najwyższym poziomie, które zaczynają się od x kreska, zostają zignorowane przez Docker Compose. Tylko tyle i aż tyle. Daje nam to kilka możliwości. Możemy tak jakby wykomentować w dość prosty sposób cały blok kodu. Więc po prostu dokładamy x kreska na początku i tym samym to od tego momentu nie będzie analizowane przez Docker Compose. Również jakieś błędy składnie nie będą brane pod uwagę. To po prostu będzie zignorowane po całości. Natomiast drugim zyskiem jest to, że tak jak tutaj na przykładzie możemy sobie wydzielić
Na przykład konfiguracji naszej aplikacji, wykorzystując również tutaj wskaźniki, mamy X Project Vars. Jak widzicie, możemy mieścić sobie tutaj szereg zmiennych project name, project version, web replicas, a z kolei X Logger Syslog jest całym blokiem, który również jest wskaźnikiem i on zawiera z kolei kompleksowo już całą konfigurację logowania, którą mamy możliwość później wstrzyknąć w dowolną definicję serwisu. Idąc dalej, mamy zmienne środowiskowe, tak, także tutaj na przykładzie version mamy project version, który będzie ustawiony na wartość zmiennej środowiskowej version, natomiast jeśli ta zmienna nie będzie ustawiona bądź będzie miała pustą wartość, to tam automatycznie wskoczy wartość D. Tak, także to jest wszystko, co możecie tutaj wykorzystać. Jednym słowem mamy możliwość odczytywania zmiennych środowiskowych, jak również przekazywania jakichś tam domyślnych wartości w momencie, kiedy ta zmienna nie jest ustawiona. Także Docker Compose też będzie w stanie tego defaulta wykorzystać, no i do Was do kontenera nie trafi jakaś pusta, niezdefiniowana wartość. I ostatnie dwie rzeczy, które idą w parze, są to wskaźniki i aliasy. Wskaźniki możecie zaobserwować po lewej stronie. Mamy project name, project version, syslog, host, web replicas oraz jeden duży wskaźnik o nazwie syslog. Tak, także widzimy, że wskaźnikiem może być scalar, czyli web replicas, może być string, na przykład project name, ale również może być cały obiekt, czyli właśnie syslog. Tak? I w momencie, kiedy mamy takie wskaźniki zdefiniowane, idziemy na prawą stronę i jak widzicie, w dość prosty sposób później wykorzystujemy sobie te wartości. Również w momencie, kiedy się okazuje, że nasza baza danych ma logować do sysloga, pozostaje nam już tylko wstrzyknąć cały blok syslog. Kiedy okaże się, że i web ma logować do sysloga, to wystarczy, że taką samą linijkę syslog wrzucimy do serwisu web i tym samym będziemy reużywali tego samego bloku w dwóch serwisach. Nie musimy tego modyfikować w dwóch miejscach, kopiować, wklejać i tak dalej, i tak dalej. Także wszystko, co absolutnie możecie w pliku YAMLowym Docker Compose wykorzystać, macie tutaj zgrupowane na tym jednym slajdzie. Tak, i idąc dalej, kolejna wskazówka. Tak, jeśli ktoś z Was pracuje na co dzień z Dockerem, to wie i miał okazję pewnie się już przekonać, że katalog ze stanem samego Docker Engine'a puchnie nam nieprzeciętnie, tak? Generalnie od pewnego momencie okazuje się, że jest to największy katalog na naszym dysku twardym. Wszystkie obrazy, wszystkie kontenery, warstwy tych obrazów, stany sieci, ale również zawartości volumów pod pewnymi warunkami są trzymane w podkatalogach katalogu Docker na Linuxie. Z tego też powodu, że jest tam absolutnie wszystko, ten katalog właśnie rośnie nam nieprzeciętnie i często okazuje się, że musimy się pozbyć rzeczy, zwolnić po prostu miejsce na dysku, żeby kontynuować swoją pracę. I żeby to zrobić, mamy do dyspozycji kilka komend. Możemy wybiórczo zdecydować, co chcemy wyczyścić, czyli tak jak na przykładzie, tak jak na tych dwóch przykładach, jak tu widzicie, mówimy docker image prune, docker builder prune. Mamy jeszcze do dyspozycji komendy docker container prune, docker network prune, docker volume prune oraz builder prune. Tak, także możemy sobie wybrać konkretnie typ obiektu, który chcemy przeczyścić i tym samym pozostawiamy całą resztę nienaruszoną. Jeśli chcemy to zrobić kompleksowo, a tak jest zazwyczaj, przynajmniej na maszynie deweloperskiej, no to mamy do dyspozycji komendę docker system prune. Natomiast tutaj nie chodziło o to, żeby Wam recytować dokumentację, ale bardziej pokazać Wam możliwość dodatkową w wykorzystaniu parametru filter, który pozwala nam przefiltrować sobie te obiekty, które faktycznie mają być usunięte. Dzięki temu na przykład, że wszystkie kontenery, obrazy czy cache'a, czy cache buildera utworzone lub wykorzystane w ciągu ostatnich godzin, czy dni zostaną zachowane na dysku, tak? Czyli mamy przekazany filtr, który mówi nam o tym, że pierwszy przykład docker image prune ma usunąć obrazy starsze niż jeden miesiąc. Cała reszta zostaje na dysku dalej. Z kolei druga komenda zwolni nam miejsce zajmowane przez cache buildera, czyli to, co rośnie nam najmocniej w momencie, kiedy przebudowujemy iteracyjnie nasz obraz dockerowy. I wszystkie te obiekty, wszystkie te warstwy, które nie są już potrzebne, wszystko, co nie zostało użyte przez ostatnie 24 godziny,
zostanie usunięta. Tak więc, przepraszam, więc jak widzicie, tutaj chodzi o to, że chcemy doprowadzić do sytuacji, w której nasza bieżąca praca i pliki związane z naszą bieżącą pracą, z naszą aplikacją, nad którą w tej chwili pracujemy, dalej były zapisane na dysku. To wszystko, co jest starsze niż miesiąc, czy nie zostało użyte przez ostatnie 24 godziny, raczej do tej grupy nie należy i tym samym możemy się tego pozbyć właśnie za pomocą takich filtrów dokument run. No i tutaj na tym etapie zakończyliśmy sobie część build time. No i zanim przejdziemy sobie do części runtime, zobaczmy, jakie mamy pytania. Ja sobie tutaj zobaczę, co mamy. Andrzej mi trochę tego podsyła na bieżąco. Zerknąć jeszcze chwilę. Pytania. Dobra. Mamy pytanie od Artura. Pytanie, dlaczego uruchomiony kontener zabiera coraz więcej miejsca na dysku? Dobra, to zacznijmy sobie od początku. To jest też swoją drogą jedno z wyzwań, które mamy na warsztacie, który mam przyjemność prowadzić również z InfoShare Academy. Na dwudniowym warsztacie z Dockera mamy jeden challenge, bo jest to warsztat z gamifikacją. Mamy poziomy, mamy wyzwania i iteracyjnie dochodzimy do samego końca. Jednym z nich jest właśnie to, że nasz kontener puchnie od środka, tak? Czyli coś jest zapisywane wewnątrz naszego kontenera, co w zasadzie powinno być stanem naszej aplikacji i być wystawione w jakiś sposób na zewnątrz. I właśnie o to chodzi tutaj. Zaczynając od początku, po stworzeniu instancji obrazu dockerowego, czyli po uruchomieniu kontenera, powstaje dedykowana warstwa, dzięki której procesy działające wewnątrz mogą modyfikować, tworzyć nowe pliki, katalogi i ogólnie obiekty na dysku twardym. Na starcie kontenera ta warstwa jest pusta oczywiście, tak? I dopiero w momencie, kiedy startuje główny proces w kontenerze i ma on potrzebę zmodyfikowania czy zapisania czegoś nowego na dysku, ta warstwa nam się wypełnia właśnie tym kontentem. Są dwie komendy, które pozwalają nam sprawdzić, co się dzieje i zorientować się, jakie to są pliki i jaki jest rozmiar tych obiektów. Jedną z nich jest docker.ps z parametrem -s, tak? Czyli uruchamiamy sobie docker.ps z parametrem -s. Na końcu pojawia nam się kolumna size. W kolumnie size widzimy dwie wartości. Jedna wartość jest przed nawiasem, jedna wartość jest w nawiasie. Was interesuje ta wartość sprzed nawiasu, ponieważ to jest właśnie wartość, która mówi nam o tym, jaki jest rozmiar warstwy do zapisu stworzonej, dedykowanej temu właśnie kontenerowi. Ta wartość powinna się ustabilizować po starcie kontenera. Jeśli tak się nie dzieje, to może znaczyć prawdopodobnie jedną z dwóch rzeczy. Po pierwsze, albo wewnątrz systemu plików kontenera zapisywane są logi waszej aplikacji. Być może macie tak zaprojektowany obraz dockerowy, że jest to zapisywane wewnątrz do pliku i jakiś proces wewnątrz kontenera wysyła to gdzieś dalej. To raz, że nie jest dobra praktyka, natomiast tu o tym nie mówimy, a dwa, że to w tym momencie powoduje, że właśnie to wszystko jest zapisywane w tej warstwie do zapisu i również jest to trzymane w katalogu warlib Docker. Generalnie, tak jak mówiłem, ta wartość powinna nam się ustabilizować, nawet jeśli ona dość mocno urośnie na starcie, to nic się złego nie dzieje. Natomiast w miarę działania aplikacji to nie powinno rosnąć, ponieważ to jest prosta droga do tego, że wysyci nam to miejsce na dysku i po prostu spowoduje, że sam kontener, jak i cały node mogą stać się niestabilne. Drugim powodem może być to, że po prostu stan naszej aplikacji jest zapisywany wewnątrz kontenera, tak? Czyli okazuje się, że nasza aplikacja jest stanowa, tak jak MySQL na przykład, i katalog varlib MySQL w tym momencie, jeśli nie byłby wystawiony jako volume, również będzie zapisywany wewnątrz kontenera, tak po prostu. Więc żeby rozwiązać ten drugi problem, definiujemy sobie ten wybrany katalog jako volume już w pliku Dockerfile, czyli już na etapie budowania naszego obrazu dockerowego. No i tym samym powodujemy, że przy uruchamianiu powstaje anonimowy volume, który również jest zapisywany w varlib Docker, natomiast on nie jest częścią warstwy do zapisu i również Docker.ps z parametrem -s nie będą raportowały wielkości tego katalogu jako część tej warstwy do zapisu właśnie.
Drugą komendą, którą moglibyście chcieć poznać, jeśli mówimy o tym, dlaczego kontener nam puchnie, to jest komenda Docker Deep, tak? Czyli komenda, która pokazuje nam różnice, jakie wykonał kontener względem obrazu bazowego, z którego został uruchomiony. Tak? Czyli wszystkie modyfikacje na dysku twardym, które nasz kontener wykonał, które różnią go od bazowego obrazu, z którego został uruchomiony, pokażę Wam właśnie komenda Docker Deep. Uruchamiamy sobie Docker Deep, nazwa kontenera i w odpowiedzi dostajemy listę plików, katalogów, obiektów na dysku twardym, utworzonych, zmodyfikowanych czy też usuniętych względem właśnie tej bazy, czyli podstawowego obrazu dockerowego, z którego ten kontener powstał. OK. To było dość długie pytanie, czy długa odpowiedź na pytanie, ale kompleksowa. Tak, czyli powody dwa, logi, stan aplikacji zazwyczaj, z doświadczenia, żeby się dowiedzieć o tym, docker ps-s i docker deep, takie dwie komendy Wam to powiedzą. Rozwiązanie, logi mają trafiać tam, gdzie powinny, czyli std out, std error, a stan aplikacji powinien być wystawiony jako volume na poziomie Dockerfile'a, nie na poziomie uruchamiania, nie na poziomie docker compose'a, tylko na poziomie Dockerfile. OK, część runtime. Przejdźmy sobie do etapu, w którym już zbudowaliśmy, co mieliśmy zbudować, czy też pociągnęliśmy z Docker Hub'a to wszystko, co jest nam potrzebne. Będziemy teraz uruchamiali wynik naszej pracy, uruchamiali kontenery. Pamiętam na samym początku mojej pracy, mojej przygody z Dockerem, że kiedy uruchamiałem kontenery bez parametru minus D, czyli bez trybu demona, powodując, że one są automatycznie wpuszczone w tło, kiedy się orientowałem, naciskałem Ctrl-C, zatrzymywałem kontener, modyfikowałem tą komendę, dokładając tam po prostu parametr minus D i jeszcze raz to uruchamiałem. Generalnie działa, natomiast jest to nieefektywne i okazuje się, że również niepotrzebne. Pod warunkiem, że uruchomiliście dowolny kontener z parametrem minus IT, czyli otwierając std in, czyli minus I, i alokując pseudo tty, czyli parametr minus T, łącząc to IT, czyli interactive, w każdym momencie wyświetlania outputu z kontenera, kiedy macie zablokowany terminal, kiedy jesteście wewnątrz kontenera i on pracuje, wyświetla Wam ten kontent, bądź też po prostu doszliście na shella, co zaraz zobaczycie na przykładzie. W każdym z tych momentów możecie nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl plus P plus Q, czyli skrót klawiszowy złożony z trzech klawiszy, Ctrl P Q, aby wpuścić go w tło, tak? Czyli możemy uruchomić nasz kontener bez parametru minus D, tak jak tutaj na przykładzie Docker Run w trybie interaktywnym, to jest wymóg. Nazywamy go sobie Alpine i Alpine 3.9. Wchodzimy sobie na shella. Pracujemy, wykonujemy to, co mamy wykonać, natomiast żeby nie wyjść z kontenera, żeby dalej on działał i był dla nas dostępny, naciskamy kombinację Ctrl P Q. Tutaj dla użytkowników Maca od razu uwaga, jeśli zrobicie to z komandem w iTermie, to tak jak ja, wydrukujecie terminal na drukarce. Zdarzyło mi się już wydrukować parę razy terminal, niestety jeszcze dodatkowo na czarnym tle, więc strasznie nieekologicznie. Natomiast faktycznie tak, Command P powoduje otwarcie okna do drukowania, a to ten klawisz Q jakoś go zatwierdza. No i tym samym to od razu leci do drukarki, więc Ctrl P Q. Ten nomen omen, ten skrót klawiszowy można sobie zmienić w ustawieniach samego Docker Engine'a, także tutaj Was kieruję do dokumentacji. Jeśli ten skrót klawiszowy Wam nie odpowiada, to również można sobie go zmodyfikować. I teraz tak, wyszliśmy z kontenera, on został wpuszczony w tło i teraz chcemy wrócić do tego miejsca, w którym skończyliśmy, dokładnie w tym samym miejscu. Aby się znaleźć, wykorzystujemy komendę docker attach, tak? Znaczy, dokładnie w tym samym miejscu, znaczy dokładnie w tym samym procesie, w którym byliśmy wcześniej, tak? Czyli tutaj nie będzie utworzony żaden proces SH dodatkowo, żaden inny podproces nie zostanie uruchomiony, zostaniemy wpuszczeni dokładnie do PIDA pierwszego, czyli do tego procesu, z którego został uruchomiony nasz obraz dockerowy. Tak, i tutaj uwaga dla Was, bo wielu ludzi myśli, że to działa tylko i wyłącznie z shellem, przyzwyczajeni być może do czasów, nie wiem, czy pewnie część z Was nie pamięta, z IRC-a,
gdzie po prostu wchodziło się na jakiś kanał, zostawało się na tym kanale opem, no ale jak się zamknęło tego klienta, no to generalnie następnego dnia trzeba było znowu tym opem zostać, więc uruchamiało się screena na jakiejś maszynie wirtualnej, tam dopiero się uruchamiało klienta IRC-a. No i tym samym, żeby nie zatrzymywać tego w całości, robiliśmy detach tak zwany, czyli wpuszczaliśmy właśnie tego klienta w tło. On sobie dalej działa, my możemy iść spać, wracamy rano, łączymy się do wirtualnej maszyny, robimy attach i jesteśmy w tym samym miejscu. W tym samym kliencie, w sensie tam jakieś wiadomości od użytkowników mogły przyjść i tak dalej, natomiast jest to ten sam klient, a nie jakaś nowa instancja przed chwilą uruchomiona. I dokładnie tak samo działa to tutaj. Ciekawostka jest taka, że jeśli kilka osób zrobi w tym samym momencie docker attach do tego samego kontenera, jest taka możliwość, no to wszyscy naraz będą mogli pisać i czytać. Nie jest to jakoś specjalnie wygodne, natomiast faktycznie każdy z Was będzie w tym momencie widział to, co pisze inna osoba, będzie widział efekt wykonywanych komend na przykład, które będą uruchamiane. No i nawzajem można sobie oczywiście też przeszkadzać, bo klawiatura jest tak samo ważna od każdego klienta, więc jeśli Ty będziesz pisał, ja będę pisał, to będziemy pisali jednocześnie razem. To akurat jest nieprzydatne, natomiast samo tak jakby szerowanie screena tylko do odczytu już jakiś sens ma. Group inspection, tak, tutaj mamy wskazówkę dotyczącą komendy docker inspect, ponieważ nie wiem, czy wiecie, na pewno wiecie, że jest szereg komend dockerowych takich jak stop, kill, wait, pause, unpause, które pozwalają w parametrach przyjąć więcej niż jeden identyfikator czy nazwę kontenera, tak? Czyli możemy powiedzieć docker stop pojedynczy kontener, ale możemy powiedzieć, że docker stop 10 identyfikatorów czy nazw kontenerów i ta jedna komenda będzie działała na tych 10 kontenerach i zatrzyma nam wszystkie za jednym zamachem. Komenda docker inspect jest taka sama, należy do tej samej grupy, co niewiele osób wie, a też niewiele ciekawostek na ten temat na internecie się znajduje, a ma to parę ciekawych zastosowań, które chciałem Wam teraz pokazać. Pierwszy przykład, oj, tutaj animacja dość mocno się tak zaaplikowała. Docker Inspect, przepraszam, że się trochę zamotałem przez tą animację. Tak, mamy dwa przykłady. Pierwszy przykład pokazuje nam, że możemy za pomocą komendy Docker Inspect sprawdzić wszystkie kontenery, których stan jest w tej chwili zapisany na dysku. Komenda subshell docker-ps-aku zostaje przekazana jako identyfikatory kontenerów do komendy docker inspect. Tym samym przekazujemy absolutnie wszystkie kontenery, jakie są w docker engine zapisane. Tak? Czyli mamy uruchomione, spauzowane, zatrzymane, jakiekolwiek wam docker-ps pokaże, zostają tutaj przekazane do docker inspecta. Dodatkowo przekazujemy format, który mówi nam o tym, że chcemy jedynie wyświetlić nazwy i exit code tych kontenerów, których exit code był różny od zera. Więc widzicie, tutaj mamy możliwość jeszcze takiego mini templatkowania, mini programowania. Mamy ifa, mamy else, mamy jakieś proste pętle. Możemy tego typu formaty również przekazywać i tym samym ta komenda spowoduje wyświetlenie tylko i wyłącznie tych kontenerów, które wyszły z błędem, tak? Zobaczymy nazwę i exit code tych kontenerów, które zakończyły się błędem. Tak, drugi przykład, Docker Inspect, który analizuje tylko i wyłącznie uruchomione kontenery, jeżeli przekazujemy jako identyfikatory subshella docker ps-q, czyli tylko po prostu uruchomione w tej chwili kontenery. Natomiast tym razem format mówi o tym, że chcemy wyświetlić PAFA i połączyć tablicę args z pacją. Tym samym ta komenda spowoduje wyświetlenie całej komendy, która została wykorzystana do uruchomienia kontenera. Tak, oczywiście zobaczymy output ze wszystkich kontenerów, które są uruchomione w jednym wyniku Docker Inspect. Bardzo fajna rzecz, można sobie przygotować takie Docker Inspecty na różne sytuacje i bez specjalnie analizowania, co jest w tej chwili uruchomione, co nie jest. Po prostu przekazując docker ps-aku możemy, żonglując różnymi formatami, tak naprawdę wyłuskiwać informacje o grupie kontenerów, niekoniecznie tylko o jednym wybranym.
Idąc dalej, tak, w pytaniu, jak dobrze pamiętam Artura, wspomnieliśmy sobie o file systemie kontenera, o systemie plików kontenera. No i na tym przykładzie możecie zobaczyć, jak to wygląda z widoku z góry, powiedzmy. OverlayFS, bo o tym sobie mówimy, jest systemem plików wykorzystywanym przez kontenery. Dzieli on system plików kontenera na trzy części. Mamy część lower, upper i merged. Warstwa lower jest warstwą obrazu, to są pliki tylko do odczytu, tak? Czyli to są te pliki, które przyszły do nas z obrazem dockerowym i one nigdy nie są modyfikowane, tak? One zawsze są trzymane w tym samym stanie, w tym samym, ta sama zawartość. I w momencie, kiedy wasz kontener próbuje zmodyfikować coś na systemie pliku, robi to faktycznie w warstwie upper. Warstwa upper jest właśnie tą warstwą, o której sobie rozmawialiśmy, kiedy mówiliśmy o stanie aplikacji, tak? Czyli ta warstwa, która nie powinna nam puchnąć i której rozmiar możemy sprawdzić za pomocą komendy docker ps-s, a zawartość za pomocą komendy docker div. W momencie, kiedy wasz kontener, wasza aplikacja działająca w kontenerze próbuje zapisać coś na dysku, zmodyfikować jakiś plik z oryginalnego obrazu, z którego została uruchomiona, wówczas wskakuje strategia copy on write. Plik na przykładzie file 2 zostaje skopiowany z warstwy lower do warstwy upper i wasza aplikacja ma możliwość zmodyfikowania, ale już kopię tego pliku właśnie z warstwy upper. To samo, znaczy nie do końca to samo, ale modyfikujemy również warstwę upper w momencie, kiedy tworzymy całkiem nowy plik, czyli na przykładzie file 4. Tak, został utworzony plik, który w ogóle nie istniał w oryginalnym obrazie, więc tutaj nie ma żadnego copy on write, nie ma czego skopiować, natomiast faktycznie to powstaje w warstwie upper. Przykład file 1, file 3 to są pliki, które są otwierane tylko do odczytu i one bezpośrednio są serwowane dla nas z warstwy lower. Nie ma żadnej potrzeby na kopiowanie tego do warstwy upper. To, co wy widzicie z kolei po wejściu do kontenera i wykonaniu na przykład komendy ls, to jest warstwa merge, tak? Czyli warstwa, która łączy lower z upper i tym samym pokazuje nam obraz dockerowy ze wszystkimi modyfikacjami, które wykonał kontener w momencie, kiedy został uruchomiony. Ciekawostka jest taka, że niekoniecznie musicie zawsze wchodzić do kontenera, żeby zobaczyć, co jest w środku na poziomie systemu pliku. Również nie musicie wykorzystywać komendy docker cp, żeby kopiować pliki czy katalogi z kontenera do systemu hosta. Taka komenda docker inspect pokaże wam, pozwoli wam wyświetlić ścieżki do wszystkich warstw, o których sobie mówiliśmy, w tym właśnie merge. Dostajemy tutaj merged dir, jak widzicie. No i z tego katalogu możecie tam wejść, możecie zrobić ls, przekonać się, że tam faktycznie znajduje się główna ścieżka systemu plików waszego kontenera i bez żadnych konsekwencji z tego miejsca możecie odczytywać zawartość plików, kopiować, synchronizować się na system hosta za pomocą tooli, które posiadacie na hoście, czyli na przykład rsynka, którego wewnątrz kontenera nie macie. Jedyne, czego bym nie robił, czego nie polecam, to modyfikowanie czegokolwiek z poziomu tych katalogów. Do odczytu jak najbardziej, do zapisu nie polecam, może to rozsynchronizować system plików i tym samym no, spowodować, że wasz kontener po prostu nie będzie działał i zachowywał się poprawnie. Jeśli ktoś z was był ze mną na pierwszym webinarze, to tam klasyfikowaliśmy sobie kategorie wagowe obrazów dockerowych. Pokrótce była to waga musza, była to waga lekka, która zawiera tylko i wyłącznie naszą aplikację. No i była również waga ciężka, czyli nasza aplikacja plus dodatkowe narzędzia, które są nam potrzebne do monitorowania, debugowania, ogólnie jakieś tam narzędzia pomocnicze typu curl, wget, ps, ping, top, tcp dump czy strace, cokolwiek z tej grupy czy podobnych. Przyjdzie wam budować swoje obrazy w oparciu o różne bazowe dystrybucje, czy to Alpina, czy to Debiana, Ubuntu, CentOSa, tych bazowych dystrybucji oficjalnych obrazów jest bardzo dużo. Docker Engine działa również na Raspberry Pi, czyli na Raspberryanie, więc tym samym też, jeśli ktoś z was chciałby coś na tą platformę zrobić, to ma możliwość pracy lokalnie na Macu, zbudowania obrazu i przegrania go na
Raspberry Pi, tak po prostu. Natomiast jak dowiedzieć się teraz, jaką komendę musimy wykonać, aby potrzebna nam komenda w danym momencie była dostępna, mogła być zainstalowana, tak? Tutaj na przykładzie widzimy, mamy oficjalny obraz Debiana Stretcha, próbujemy wykonać komendę host.docker.com, no i dostajemy komunikat host executable file not found in path. Więc po prostu ta komenda nie jest zainstalowana i teraz w jaki sposób ją zainstalować, jak dowiedzieć się, co mamy zainstalować. Czasem jest prosto, na przykład w przypadku topa instalujemy paczkę, która się nazywa top, w przypadku tcpdumpa również paczka się nazywa tcpdump. Natomiast nie zawsze tak jest. Nie jest tak na przykład w przypadku hosta. I żeby dowiedzieć się teraz, co musimy wykonać, jaka komenda musi zostać uruchomiona, żeby komenda host pojawiła nam się wewnątrz obrazu czy kontenera, wchodzimy sobie na command.not.com. Tak wychodzi nam naprzeciw taki serwis o wiele mówiącej nazwie. Tutaj myślę, że wszyscy już wiecie, co jest celem i w jakim celu został stworzony ten serwis. W lewej kolumnie widzimy komendy, które musimy wykonać, aby uzyskać komendę host na różnych dystrybucjach Linuxa. Widzicie, mamy Debiana, Ubuntu, różne dystrybucje. Ich jest jeszcze więcej niż tutaj na liście, ponieważ po prostu komenda host została wykryta i zaindeksowana na tych 7, jak widzę, systemach. Natomiast jest również Mac, jest Kali Linux i Kali Linux jest akurat tutaj na liście. No ale jest tych dystrybucji, z tego co pamiętam, 13. Więc maksymalnie do 13 dostaniecie gotową komendę do wykorzystania. Klikamy sobie, wszystko co jest na niebiesko jest do kliknięcia, skopiuje wam się do schowka, wklejamy do Dockerfile'a i mamy załatwione. Po prawej stronie, jeśli jest dostępna, dostajecie szybki widok dokumentacji z projektu TLDR. Tutaj akurat widzimy, jak wykorzystać hosta, jak sobie wyłuskać pojedyncze rekordy z DNS-a i tak dalej, i tak dalej. Projekt bardzo ciekawy, projekt, który będzie też tak jakby opisany na jednym z kolejnych webinarów. Projekt, który budował się 3 dni na 48 korach i na ponad 100 GB RAM-u. Razem zostało uruchomionych ponad 100 różnych dystrybucji w różnych wersjach, także tak, żeby maksymalnie ta baza danych była wypełniona dla Debiana Stretcha, Jessiego, Wheeziego, Bustera i tak dalej, różne te wersje są. Również Raspberry Pi, czyli Raspbian również jest tutaj zaindeksowany, co było najciekawsze, ponieważ wymaga to dodatkowo wirtualizacji jeszcze wewnątrz kontenera dockerowego, czyli mamy konteneryzację, a wewnątrz kontenera wirtualizację. Natomiast tutaj już bez wchodzenia w szczegóły, to będzie wszystko na jednym z kolejnych webinarów kompleksowo wam pokazane. Tak, supportujcie projekt, jeśli możecie, klikajcie w reklamę, z tego żyję i z tego też również powstał kolejny projekt, który myślę, że części z was spodoba się nawet bardziej. Serwis command.not.com wystawia API, z którego korzysta projekt Komando. Cały kodziuk do projektu Komando znajdziecie na GitHubie, na moim koncie. Również jest link na Markdownie, do którego możecie się dostać z linka z lewego górnego rogu. Projekt Komando został publicznie uruchomiony pod domeną cndcat, także możecie sobie dzięki temu przetestować jego działanie i poznać zasady jego działania. A pokrótce jest to rejestr obrazu, który na podstawie nazwy obrazu i komend, które zawrzecie w nazwie obrazu po slashach, generuje na żądanie obraz dockerowy opierając się na Alpine i serwuje wam gotowy obraz ze wszystkimi tymi komendami, które sobie zażyczyliście, przekazując je jedynie po nazwie. No i tutaj na przykładzie mamy uruchomienie serwera www w trybie demona. Tak, uruchomiamy sobie Nginxa. Tak też nazywamy ten kontener. No i dwa przykłady. Jeden przykład wykorzystania cmdcata, czyli właśnie projektu Komando i trybu Container Network Mode. Jest to tryb, który pozwala nam za pomocą nowo uruchomionego kontenera przeanalizować sieć, ruch pakietu drugiego kontenera wybranego. Także uruchamiamy sobie Docker Run w trybie interaktywnym z parametrem netcontainer dwukropek i przekazujemy nazwę tego drugiego kontenera, który chcemy analizować na poziomie sieci, tak? Czyli chcemy na przykład uruchomić ngrepa, tcpdumpa, czy po prostu zobaczyć
jakie porty są otwarte. Nazwa obrazu dockerowego, jak widzicie, nie została w żaden sposób znaleziona na GitHubie. Potrzebowałem tego wszystkiego, co jest wymienione, więc po prostu przekazałem to do CMDKata i rozkazałem mu wygenerować mi taki obraz dockerowy. No i on zwrócił mi obraz w oparciu o Alpina z curlem, Apache benchmarkiem, ngrepem, tcpdumpem, komendą IP, nmapem oraz netstatem. To wszystko automatycznie zostanie zbudowane i zwrócone. Drugi przykład z kolei pokazuje Pit Container Mode, także analogicznie do trybu sieciowego. Ten tryb pozwala nam monitorować, analizować, pracować na procesach drugiego kontenera. Czyli tutaj na przykładzie uruchamiamy sobie kontener w trybie interaktywnym i wskazujemy Nginx-a, bo jest to kontener, który chcemy przeanalizować. Tym razem nazwa obrazu to cmdcat i życzymy sobie htopa, komendę ps oraz komendę strace. I tym samym nie musimy tego budować samodzielnie, nie musimy zastanawiać się, jak się nazywają paczki, które musimy zainstalować. Nie musimy tego wyszukiwać gdzieś tam na Docker Hubie czy na GitHubie. Nic z tych rzeczy. Ciekawostka jest taka, że w trybie PIT inaczej. PIT Container Mode oraz Net Container Mode bez większego zaskoczenia, już jak wiecie, pozwalają nam zarządzać procesami i siecią drugiego wybranego wskazanego kontenera. W tym pierwszym trybie, czyli w PIT Container Mode, co ciekawe, mamy również do dyspozycji system plików tego drugiego wskazanego kontenera. Na przykładzie, tak jak poprzednio, uruchamiamy sobie kontener z cmdcat. Tym razem wskazujemy kilka komend do pracy na systemie plików. Wskazujemy, że chcemy rsync, tara, zipa i finda. Natomiast w konsekwencji wykorzystania pit container mode pod ścieżką proc1root mamy dostęp do katalogu głównego tego drugiego kontenera. Jak widzicie na przykładzie, możemy zagłębić się jeszcze bardziej, czyli mamy proc1root/etc/nginx. No i tutaj faktycznie widzimy, że są wszystkie te pliki z tego drugiego kontenera. Cała konfiguracja serwera www, który działa wewnątrz tego drugiego kontenera, jest dla nas dostępna. No i mamy obraz z komendami dostępnymi do pracy na systemie plików. Możemy sobie rsyncować, kompresować i tak dalej, i tak dalej. Więc łącząc te dwa parametry, tak naprawdę uzyskujemy do pełnej trójcy, czyli sieć, dysk i procesy. Dobra, pójdźmy sobie dalej. Jak wygląda obraz dockerowy od wewnątrz? To było też jedno z pytań, które dostałem od Was przed rozpoczęciem webinaru. Na tyle ciekawe, że uznałem, że wrzucę tutaj po prostu taki przykład, w jaki sposób zobaczyć, z czego składa się Wasz obraz dockerowy. Jeśli jesteście ciekawi, no to okazuje się, że tą ciekawość można rozwiać jedną pojedynczą komendą. Tą komendą jest docker save. Docker save pozwala nam zapisać obraz dockerowy w formacie tar, w formacie archiwum tar. Natomiast my nie chcemy tego zapisywać do pliku. Natychmiast pipujemy to do komendy tar i rozpakowujemy sobie to wszystko do wybranego katalogu. Wewnątrz tego katalogu widzimy pliki JSON-owe, widzimy manifest JSON, który jest pierwszym plikiem, który jest ładowany przez Docker Engine w momencie, kiedy próbujemy dobrać się do obrazu. Manifest obrazu wskazuje plik 82f67 i tak dalej.json, a tam zapisane są wszystkie instrukcje, które zostały wykorzystane do zbudowania tego obrazu dockerowego. No i wskazania do wszystkich warstw tego obrazu. Jak widzimy tutaj na przykładzie mamy tylko jedną warstwę. Jest tylko jeden plik layer.tar, czyli faktycznie obraz Alpine 2.3.9 składa się z jednej warstwy. Możemy przeglądać sobie, z czego składa się manifest, możemy zobaczyć wszystkie instrukcje, kiedy zostały wykonane, przez kogo, jaki był efekt. Możecie również, jeśli jesteście mocno ciekawi, rozpakować całkiem layer.tar i zobaczyć zawartość każdej pojedynczej wybiórczej warstwy osoby. Tak, jedna z ostatnich rzeczy dzisiaj, też obiecana trochę, bo była wymieniona w agendzie. Kiedy pracujecie na Windowsie, na Macu, czasami potrzebujecie Linuxowego
terminala, tutaj nie ma żadnego problemu. Docker Run w trybie interaktywnym dowolnej dystrybucji automatycznie wpuści Was w shella. Natomiast niektórzy z nas przyzwyczajeni są do tuli desktopowych. Być może mamy wypracowane jakieś filtry, na przykład Wiresharka, tak jak tutaj widzicie na przykładzie, i chcielibyśmy uruchomić sobie teraz Wiresharka desktopowego i przeanalizować działanie ruch sieciowy innego kontenera. Także połączymy sobie teraz desktopowe aplikacje z tym, co mówiliśmy sobie przed chwilą, czyli z trybami Pit i NetContainer, żeby pokazać, że można również uruchamiać desktopowe aplikacje wewnątrz kontenerów. Nie jest to nic, do czego Docker został stworzony, natomiast jest to coś, co da się zrobić, więc dlaczego by tego nie pokazać na takim webinarze właśnie. Projekt Kali Desktop jest dla Was dostępny na GitHubie, cały kod źródłowy na moim koncie. Projekt, którego wykorzystanie sprowadza się do pojedynczej komendy Docker Run, której publikujemy port 6080, wskazujemy wybrany obraz Kali Desktop i czekamy cierpliwie. Dlaczego? Dlatego, że około 2 GB są do ściągnięcia z Docker Huba. Natomiast kiedy się to już zdarzy, to wchodzimy sobie na przeglądarkę na port 6080 i pokazuje nam się pełnoprawny pulpit skali Linux desktopa. Jak to działa pod spodem? Pod spodem oparłem się tak naprawdę na oficjalnej dystrybucji Kali Linuxa. Doinstalowałem tam wszystkie rzeczy, które są potrzebne, żeby powstała z tego dystrybucja, która potrafi wyświetlić graficzny interfejs. Natomiast X11, czyli X-y po prostu, które powodują, że obraz zostaje wyrenderowany nam na ekranie, zostały zastąpione przez projekt X11 VNC, tak? Czyli jednym słowem, ten ekran nie zostaje wyświetlony nigdzie, bo nie ma go gdzie wyświetlić. Zostaje skonwertowany do protokołu VNC i na porcie 6090 chyba kontener Kali Desktop również zwraca Wam protokół VNC. Natomiast żeby dopełnić całości, jako że w JavaScriptie z kolei powstało już wszystko absolutnie, no to powstał również klient VNC o nazwie NoVNC. Został on również doinstalowany do tego obrazu dockerowego i tym samym Wy macie możliwość wejścia i wyrenderowania sobie tego wszystkiego w przeglądarce internetowej. Tak, i to jest cała komenda, którą musicie wykonać. Jeśli dołożylibyście tutaj teraz net container dwukropek, no to tak naprawdę ten Wireshark, który tutaj jest teraz widoczny na przykładzie, analizowałby ruch sieciowy tego drugiego kontenera i tych procesów, które działają sobie w tym drugim kontenerze. Tak, no i gratulacje, skończyliśmy to, co mieliśmy tutaj na liście. Spójrzmy sobie jeszcze na pytania, które się pojawiły w międzyczasie. Widzę, że jestem tutaj na styk z czasem, ale zobaczę, czy coś ciekawego się nam pojawiło. Jak i do czego używać Dockera w procesie automatyzacji testów? Zacznijmy sobie od tego, że obraz Dockera, który zawiera naszą aplikację i wszystko, co jej potrzebne do uruchomienia, sam w sobie jest tylko do odczytu, tak? Wychodzimy od tego. Kiedy tworzymy obrazu, czyli kontener, powstaje dodatkowa pusta warstwa, o tym sobie dzisiaj mówiliśmy. I takie zachowanie pozwala uruchamiać nam wielokrotnie ten sam obraz dockerowy i testować nowe, świeże środowisko wewnątrz kontenera, tak? Czyli zamiast, tak jak dotychczas to było, mieć wirtualną maszynę, na której zainstalowana jest nasza aplikacja, wykonywać po kolei scenariusze testów, żeby gdzieś tam w piątym scenariuszu zorientować się, że kurczę, muszę wyczyścić stan bazy danych, muszę skasować użytkownika, muszę coś tam zrobić, no bo nie mam czystego stanu już, tak? No tak tutaj w momencie, kiedy przechodzimy na Dockera, ten sam obraz dockerowy uruchamiany wielokrotnie powoduje, że powstaje nam nowa, czysta instancja naszej aplikacji, naszego kontenera, i te różne scenariusze testujemy sobie, uruchamiając każdy z nich osobno wewnątrz osobnego kontenera poprzez komendę Docker czy Docker Compose, jakkolwiek zespół QA pracuje z zespołem deweloperów. No a jeśli mówimy już w ogóle o zespole deweloperów, to tutaj też jest taki plus, że deweloperzy, którzy pracują nad projektem, uruchamiają te same komendy, co wy, tak? Czyli co wy QA-owcy.
i dzięki temu są w stanie zweryfikować wasze problemy czy ich problemy względem tego, co mówi scenariusz, bo ta sama komenda Docker Run może być wykonana przez dewelopera i przez QA-owca, no i ona w zasadzie powinna mieć dokładnie ten sam efekt. Dobra. W następnym odcinku zajawka następnego webinaru, który będziemy sobie robili z InfoSharem. Tutaj już dość mocno wejdziemy w desktopowe wykorzystanie Dockera. Nie jest to nic na pewno produkcyjnego, co będziecie uruchamiali gdzieś tam w Kubernetesie, natomiast coś bardzo fajnego, coś bardzo też wymiernego, bo jest bardzo fajny efekt i uśmiech sam przychodzi na twarz, kiedy okazuje się, że po skonteneryzowaniu, na przykład tak jak tutaj widzimy Duke Nukem 3D, nie tylko możemy, tak jak na Kali desktopie, wejść sobie i grać z poziomu przeglądarki internetowej, no ale okazuje się, że no, przeglądarka jest również dostępna na tablecie i na komórce i tym samym sportowaliśmy sobie grę na mobilną platformę. Jak widzicie tutaj po prawej stronie mamy Duke Nukem 3D uruchomione wewnątrz Chroma na iPhone. Tak i zobaczycie, w jaki sposób możecie podejść do starych gier typu DOSBoxowe, Prince of Persia i Lion King, tego typu rzeczy z GOG.com-a, no ale również do bardziej ambitnych rzeczy takich jak Quake 3 czy Unreal, czy tego typu gry jak Warcraft 3, które również się okazuje, że mogą zadziałać nam wewnątrz kontenera i również możemy sobie grać z poziomu przeglądarki internetowej, czy też z poziomu klienta VNC. Jeśli chodzi o webinar i meritum i to, co mieliśmy w agendzie, to jest to wszystko. Zobaczmy jeszcze sobie na pytania na koniec. Jeszcze jedno pytanie sobie zrobimy. Co mamy tutaj? Pytanie wygodne. Tak, mamy pytanie o ciekawe konferencje. To pytanie się już pojawiło ostatnio, ale widzę go tutaj dwa razy od dwóch osób. Ostatnio wspominałem wam o DockerConie. Tutaj polecam, jeśli ktoś nie uczestniczył w DockerConie. W tym roku była pierwszy raz w pełni online'owa edycja DockerCona. Wszystkie te sesje są dla was dostępne. Wszystkie warsztaty interaktywne, również z interaktywnymi terminalami, są dla was dostępne, także to nie są tylko same filmiki na YouTubie, ale również można faktycznie wejść i hands-on labs zrobić na interaktywnym terminalu wewnątrz przeglądarki internetowej. No i myślę, że na pewno muszę wspomnieć, na pewno chcę wspomnieć InfoShare'a, bo również we wrześniu będzie się wydarzał w pełni online'owo w tym roku. Niestety nie przyjdzie mi, tak jak w zeszłym, pojechać sobie nad morze i pójść na plażę, natomiast na samym InfoShare'ze również z częścią z was, mam nadzieję, że się spotkam i tam również będę miał okazję prowadzić warsztat dotyczący CICD i ten warsztat, który widzicie tutaj teraz na slajdzie. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Dziękuję, że byliście. Łukasz, przepraszam cię na sekundkę. Nie wiem, czy tam jeszcze widziałeś, też jeszcze pytanie się pojawiło. Co prawda Joanna napisała pytanie o pamięć i tutaj już odpowiedzieliśmy sobie na to dzisiaj chyba w dość dużym stopniu, więc ten temat został mocno wyczerpany, więc okej. Okay. Pytanie, czy jeszcze gdzieś ewentualnie jakiś z tych pytań, czy to ewentualnie później w odpowiedzi? Mamy jeszcze coś. Dobra, spójrzmy, daj mi tylko przeczytać na szybko, już patrzę. Tak, na przykład pytanie od Sebastiana. Pytanie, które irytuje nie tylko, myślę, Sebastiana, ale wielu z nas, bo generalnie zachowanie Dockera w tym wypadku nie jest oczywiste. Pytanie brzmi, piszę serwis, który łączy się z bazą danych MySQL, mam przygotowany plik YAML-a Docker Compose'a, ale baza wstaje chwilę i to nie jest tylko kwestia akurat MySQL-a, ale ogólnie różnych usług tego typu. Czy jest jakaś dobra praktyka czy metoda, żeby serwis odpalał się w chwili, gdy baza będzie gotowa do przyjmowania requestów? I tak jest. Na początku zacznijmy od tego, że sam Docker Compose i Docker ogólnie nie dba o to, czy proces wewnątrz w pełni się zbootstrapował. Z jego perspektywy, z perspektywy Dockera, kontener wstał w momencie, kiedy proces o PID-zie pierwszym już wewnątrz sobie działa.
i Docker nie jest świadomy tego, że ma je swoje, wstaje długo, że on musi coś załadować z dysku, że musi te tabele gdzieś tam do Remon na przykład wciągnąć, czy cokolwiek innego zrobić. Z jego perspektywy w momencie, kiedy kontener stoi, on się pojawia w sieci, port jest otwarty, jeśli MySQL go otworzył, no i tym samym już aplikacja typu PHP zaczyna i może komunikować się z bazą danych. Natomiast faktycznie efekt jest żaden, bo baza danych nie zdążyła jeszcze wstać, więc dostajemy błędy, dostajemy 500, dostajemy różne tego typu rzeczy. I żeby poradzić sobie z czymś takim, istnieje coś takiego jak wait for, tak? Korzystamy sobie z obrazu dockerowego wait for. Musimy go umieścić w stacku Docker Compose również. I to powoduje, że on faktycznie czeka na to, żeby port został otwarty, wybrany, ale również są takie bardziej zaawansowane wait fory zaimplementowane na przykład pod bazy danych wybrane, które faktycznie potrafią wykonać zapytanie typu select 1. Tak? I do momentu, kiedy zapytanie SQL-owe select 1 nie wykona się poprawnie, wasz kontener z aplikacją po prostu nie będzie uruchamiany. On będzie czekał, aż ten wait for faktycznie się uruchomi. Więc w taki sposób sobie tym musicie poradzić. Nie jest to nic od samego Dockera, natomiast w ten sposób również można sobie poradzić. Jeszcze jedno pytanie może w takim razie, skoro już tutaj jestem w tym dokumencie. Joanna wspomniana wcześniej przez Andrzeja ma tutaj dwa pytania. Jedno z nich, dlaczego, jak przenieść kontenery na inny zewnętrzny dysk? No tak jak z przenoszeniem obrazów nie ma problemu. Tutaj wiemy, że nawet bez wykorzystania rejestru mamy Docker Save, Docker Load po drugiej stronie i mamy temat załatwiony. Tak z kontenerami nie jest aż tak prosto. Jest jeden sposób, który mi teraz przychodzi do głowy, natomiast to jest rzecz, która nie będzie dokładnie tak samo wyglądała na tych dwóch komputerach. To, co mogłabyś zrobić, Joanno, to jest uruchomić sobie kontener, popracować sobie w nim, wypracować, doinstalować jakieś rzeczy, jakkolwiek, co tam chcesz zrobić w środku. I to, co zrobić później, to wykonać komendę docker commit, aby skonwertować kontener do obrazu dockerowego. Tak, komenda docker commit powoduje, że ta warstwa do zapisu, która została stworzona na cel kontenera, zostaje zamieniona na warstwę tylko do odczytu i nałożona na górę stosu warstw obrazu dockerowego, który powstaje w efekcie. I tym samym w momencie, kiedy mówimy już teraz o obrazie dockerowym, no to możemy sobie przekopiować to nawet na inny komputer do chmury, gdziekolwiek indziej i kontynuować pracę już z tymi zmianami, które wprowadziłeś w kontenerze, po prostu dockerranując ten obraz po drugiej stronie. Tutaj Damian faktycznie wspomina, że w Daemon.json możemy to robić. Ja wyszedłem z założenia, że tutaj chodzi o zewnętrzny dysk, na zasadzie w ogóle całkiem inny komputer, jakaś macierz gdzieś tam, jakiś serwer NAS na przykład, gdzie po sieci na przykład chcemy to przekopiować, czy po prostu okazuje się, że lokalnie brakuje nam zasobów. Jak zamkniemy kontener, to tracimy całą pracę, więc możemy zrobić docker commit, przenieść ten obraz na inny, mocniejszą maszynę i kontynuować sobie po prostu tą pracę po drugiej stronie. Ale Damian, masz rację, tak, w Daemon.json również może być to zdefiniowane, natomiast wtedy faktycznie przełączamy no cały stan na inny katalog. Tak, z mojej strony to wszystko, dziękuję wam bardzo. Okej. Słuchajcie, no to co, my również dziękujemy wam bardzo za udział w webinarze. Łukasz, przede wszystkim dziękuję tobie też za poprowadzenie webinaru. Słuchajcie, przypominam o tym, że na Evenea możecie się zapisać, zostawić maila i dostaniecie po prostu paczkę materiałów po tym webinarze, również linka do nagrania. Pytanie, jeżeli gdzieś tam jeszcze nie odpowiedzieliśmy, to po webinarze postaram się odpowiedzieć w komentarzu, możecie też do nas pisać. Ja jeszcze, Łukasz, jakbyś mógł zdjąć screena, ja jeszcze też zrobię, albo nie, okej, dobra. Ja wyszeruję jeszcze też, słuchajcie, o. Tutaj jest kontakt do nas, gdybyście mieli jakiekolwiek pytania, to zawsze możecie do nas napisać na ten adres kontakt@infosharacademy.com. Przypominamy też o kursie, który trwa wieczorowo po 3 godziny każdego dnia po południu. Możecie też się zapisać, to jest ten slajd, który Łukasz wcześniej pokazywał, także zapraszamy i słuchajcie,
Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia na kolejnym webinarze. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Cześć, zapraszam.